Dzień dobry. Witam uczniów na zajęciach rewalidacyjnych, uczniów klasy czwartej. Witam Was serdecznie, chłopcy. Przygotowałem dla Was nowy materiał. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku i trochę sobie popracujemy. Uważajcie, przedstawię Wam nowe karty pracy i pomogę Wam odrobić te ćwiczenia. Proszę bardzo. Pierwsza karta pracy. Może powiększę. No dobrze. Będziemy ćwiczyli różne umiejętności nasze i będziemy mieli zadania z logicznego myślenia. Będziemy mieli zadania z koncentracji uwagi, spostrzegawczości, ale też z zakresu matematyki, geografii, języka polskiego. Więc nasze zadania będą bardzo różnorodne. Ale do rzeczy, przejdźmy do pierwszego ćwiczenia, a w zasadzie ćwiczenia 35. Widzimy, tak? No dobrze, może ja jeszcze powiększę, tylko może uwaga, jeszcze raz. Gdzie te zadania? Zamknęło mi się. No dobrze, przejdźmy. OK. Tak, żebyście dobrze widzieli. Tak, myślę, że będzie dobrze. No proszę bardzo. Ćwiczenie 35. Zamień na sekundy, minuty i godziny. No dobrze, jak wiemy, każda godzina ma 60 minut, a każda minuta 60 sekund. I proszę bardzo, jedna, druga minuty, to ile to będzie sekund? Skoro jedna minuta ma 60 sekund, to jedna, druga minuty będzie miała, myślę, że wiecie. No dobrze, drugie zadanie, 10 minut to ile sekund? I tak samo, tylko delikatnie podpowiem, że każda minuta ma 60 sekund, więc co należy zrobić? Pomnożyć. Przez ile? Pewnie sami wiecie. Jedna, druga godziny to ile minut? To łatwe, skoro jedna godzina ma 60 minut. 4 kwadranse to ile minut? Pewnie wiecie, ile minut ma kwadrans. Nie będę podpowiadał. 240 minut to ile godzin? Myślę, że spokojnie dacie sobie radę. Wiemy, że każda godzina to 60 minut. 12 kwadransów, a wiemy, że każdy kwadrans ma 15 minut. Trzeba obliczyć. I dwie doby. No nie będę Wam mówił, ile doba ma godzin, bo pewnie to wiecie. Więc zadanie wydaje mi się, że jest to zadanie łatwe i spokojnie dacie sobie radę. No dobrze, przejdźmy. Nie będę tego Wam drukował, czy po prostu na filmie możecie sobie zatrzymać, tak? Myślę, że dobrze widać. Jesteście sprytni, więc na pewno sobie dacie radę. No dobrze, chłopcy. Przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Zobaczymy, co to za ćwiczenie. Uważajcie. Ćwiczenie 36. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej, zaczynając od liczby 29. Przepisz w kolejności wyrazy w liniach. Odczytaj powstałe zdanie. No ja myślę, że to też dla Was proste. Więc pierwszy wyraz oznaczony liczbą 29 to będzie pomyśl. I powstanie tutaj takie przysłowie, polskie przysłowie. Więc myślę, że 29. Potem co mamy? 32,
i tak dalej, aż do ostatniej liczby, czyli 100. Myślę, że to jest dla Was też bardzo proste, ale ćwiczy naszą spostrzegawczość i koncentrację uwagi. A to nam wszystkim jest potrzebne, nie tylko Wam, ale nam, tak samo mi. No dobrze. Proszę bardzo, napiszecie to zdanie, które powstało z tych liczb pod spodem. I następnie napisz inne polskie przysłowie ludowe. Czyli możecie napisać jakieś przysłowie polskie ludowe, najlepiej takie, które Wam się podoba, które uważacie, że jest trafne i słuszne. Oczywiście możecie skorzystać z internetu, czyli jakieś inne polskie przysłowie i możecie napisać w tym miejscu. No dobrze, więc myślę, że chłopcy, moi drodzy, omówiłem Wam te dwa ćwiczenia, ćwiczenie 35, widzimy, i następnie ćwiczenie 36. Myślę, że to jest zrozumiałe. Przejdźmy do następnej karty pracy. Też powiększymy, żebyście wyraźnie widzieli. Ok, myślę, że tak wystarczy. I proszę bardzo. Ćwiczenie 93. To ćwiczenie będzie dotyczyło języka polskiego. Powinniśmy, nie tylko wy, nie tylko uczniowie, ale wszyscy Polacy powinni umieć poprawnie pisać zgodnie z polską ortografią. I znać zasady i reguły ortograficzne. I przeczytamy polecenie. Poniższe wyrazy z trudnościami ortograficznymi pogrupuj w tabeli według wzoru. No dobrze. I proszę bardzo, mamy różne wyrazy z trudnymi zasadami ortograficznymi. Ażurowy, mundur, kucharz, noże, mur, tiul, ogórek, przed, królowa, mózg, żona, kubek, purpurowy, marynarz, kożuch, przedni, kudłaty, król, żaba, brzuch, królik, brzoza, nożyce, aptekarz, muzeum, brzask, krzew, drzewiasty, krzyk, żyto. I proszę, przyjrzyjcie się jeszcze przez chwilkę tym wyrazom i popatrzmy poniżej w tabelę. Uważajcie, chłopcy. I proszę. Ok. Wyrazy samorzet. I musicie wypisać. Jeden już macie wypisany. Ażurowy. Więc musicie wyszukać, jaki wyraz. No, na przykład żona, prawda? Nożyce. Nie będę Wam wszystkiego podpowiadał, nie będę Wam zabierał radości zrobienia tego ćwiczenia. Rzet po spółgłoskach, prawda? I tu już przykładu nie mamy, musimy znaleźć, gdzie RZ jest po spółgłoskach. Na przykład brzuch, widzimy? Jest po spółgłosce. Następnie po spółgłoskach. Marynarz, popatrzcie, marynarz jest po samogłosce, tak? No dobrze. Popatrzmy, przed, tak? Też będzie po spółgłosce. No ja nie jestem polonistą, ale myślę, że nie wprowadzam Was w błąd. Tylko mówię dobrze. Kolejna rzecz. Niewymienne. Popatrzmy. Ukreskowane niewymienne. Czyli z kreską. Niewymienne. I popatrzmy. Popatrzmy. Ogórek. Chyba się nie wymieni. Prawda? Wydaje mi się, że nie będzie się wymieniał. Królowa. Też chyba nie. Król chyba też nie. Ale
Poszukacie po prostu. Wiecie, że U, jeśli wymienia się na O, to właśnie piszemy ukreskowane. Ale w tej kolumnie powinniście wpisać U, które jest niewymienne. Widzimy, tak? No dobrze. Teraz, moi kochani, przejdźmy do wyrazy z U. Z U zwykłe, tak? Oj, tutaj to chyba nie będę wam już nic podpowiadał, bo sobie sami znajdziecie, dobrze? Wiem, że wy jesteście sprytni, więc, kochani, takie fajne ćwiczenie. Przypomnimy sobie też reguły ortograficzne. Takie fajne ćwiczenie na zapamiętywanie, na spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Mam nadzieję, że to jest dla was zrozumiałe. No zawsze możecie poszukać w internecie albo ewentualnie do mnie napisać, jak jest coś niezrozumiałe. Albo jeśli chodzi o język polski, możecie zapytać też panią od polskiego. No dobrze, przejdźmy. Czyli tą tabelkę, tę. Właśnie. Czyli ja muszę się pilnować, żeby do was poprawnie mówić. Nie tą, tylko tę. Tę tabelkę należy wypełnić. Wyrazy samorzet, RZ po spółgłoskach, U kreskowane niewymienne i wyrazy z U zwykłe. No jak, chłopcy, myślę, że to rozumiecie. Proszę bardzo, przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. A, patrzcie, widzicie? Sami dopiszecie wyrazy, czyli jest kolejna tabelka. Napisz w tabeli własny przykład. No ja nagrywam ten film dla was na żywo, tak jak mówiłem, więc zastanawiam się razem z wami. I proszę bardzo, wyrazy samorzet, tylko nie te, nie mogą być te, które występują na górze, tak? Rzet po spółgłoskach, też kilka swoich przykładów. U niewymienne, też kilka swoich przykładów i oczywiście wyrazy z U zwykłe. Może się przydać słownik ortograficzny dla pewności, żeby nie zrobić żadnego błędu. Taki też słownik macie w internecie. Możecie bez problemu znaleźć. Więc pilnujmy się, żeby nie zrobić błędu. Bo nawet zdarza się, że ktoś, kto bardzo dobrze pisze, może się zdarzyć, że popełni jakiś błąd. Nawet przez nieuwagę nieraz. No dobrze, moi drodzy. Widzimy? Czyli to ćwiczenie należy zrobić. No dobrze, będzie kolejna karta pracy. Ponieważ nie nagrywałem wam ostatnio filmu, to te zajęcia będą troszkę dłuższe. Wystawiałem oceny. Musiałem też być w szkole na Radzie Pedagogicznej. Proszę bardzo, przejdźmy. Widzimy, czyli pierwsza tabela, wyrazy, które macie podane. I druga tabela, własne przykłady wyrazów. Samorzet, ZRZ po spółgłoskach, U niewymienne i wyrazy z U. OK. Widzimy, tak? To przechodzimy do następnej karty pracy. Uważajcie. Powiększymy. I proszę. Ćwiczenie 94. Napisz wyrazy z ramki w kolejności alfabetycznej od A do Z. No, należy sobie przypomnieć alfabet. Mam nadzieję, że go znacie. Więc pierwszy wyraz na pewno będziemy szukali na literkę A. Tak? No jest arbuz. Ale co będzie w sytuacji, gdyby były dwa wyrazy na A?
No właśnie, nie widzę, żeby. Popatrzcie, czy tu jest drugi wyraz na a? No chyba nie ma, prawda? Ale gdyby były, to byśmy brali pod uwagę drugą literę, tak? Więc a, rubus. I potem patrzymy, kolejny wyraz. No widzę, że zamek jest ostatni, tak? I proszę ładnie, zgodnie z alfabetem, wypiszecie każdy z tych wyraz, ale z każdy z tych wyrazów, każdy z tych wyrazów, ale w kolejności alfabetycznej, od A do Z. Myślę, że to dla Was jest zrozumiałe. Proszę popatrzeć jeszcze. I to nie koniec zadania. A, bo popatrzcie, to nie jest koniec zadania. Trzeba posortować wyrazy do każdej z wymienionych poniżej grup. I proszę bardzo, no ten zamek, popatrzcie, ten ostatni, czyli będzie w kategorii jakiej? Budowle, tak? I proszę bardzo, arbus, ten pierwszy, dla przykładu tylko podam. Gdzie jest ten nasz arbus? Popatrzcie. No właśnie, ćwiczymy spostrzegawczość. Jest i zapamiętywanie, arbus. W jakiej kategorii? Może emocje? Czy ktoś robi minę jak arbus? Ale tak naprawdę wiemy, że to będą owoce. Więc co? Spokojnie dacie radę. Wypiszecie sobie. No dobrze, myślę, że to ćwiczenie jest zrozumiałe. Tak? Jeszcze go pokażę w całości. Widzimy. Można sobie zrobić zdjęcie tego, czy zatrzymać film, czy zrzut ekranu. Przejdźmy do następnego ćwiczenia. Kolejne. No dobrze, to będzie ostatnie ćwiczenie. Myślę, że ciekawe. Ja lubię geografię. Myślę, że wy też, bo robiłem z wami trochę podobne ćwiczenia. Więc geografia jest fajną dziedziną. Można poznawać różne ciekawe miejsca bez konieczności pojechania tam. Ale przejdźmy do ćwiczenia. Przeczytamy. Rozetnij nożyczkami po liniach mapę Polski na części, a następnie powstałe puzzle ułóż w całość. No dobrze, moi drodzy. Nie musicie tego robić. Znaczy, ćwiczenie zrobicie, ale nie musicie tego wycinać, chyba że ktoś chce, czy ma drukarkę, może sobie wydrukować, jeśli chce. Ale ta część ćwiczenia nie jest obowiązkowa, czyli nie trzeba tego wycinać, jeśli ktoś nie chce. Ale druga część ćwiczenia jest do wykonania przez Was. Na każdej części puzli, czyli załóżmy, mamy tutaj jakąś część puzli, tak? Widzimy? Prawda? Zaznacz i podpisz przynajmniej jedną miejscowość inną niż podane. No proszę bardzo, ja lubię być nad morzem, więc proszę. Mamy tutaj taki puzzle i mamy Koszalin. No wiem, że taką miejscowością, która nie jest w tym puzzlu, to będzie Kołobrzeg, też nad morzem, tak? Popatrzcie na ten puzzle. Czego? Jaką byśmy miejscowość dodali? Też nad morzem. No na przykład Hel. Czy Gdynię, tak? Czy Wejherowo. Popatrzycie sobie na mapie, chyba że znacie te miejscowości bez patrzenia. Oczywiście możecie też sprawdzić w internecie. I proszę bardzo, zobaczymy, czy jest Wolanów i Radom. No jest taki puzzle, widzicie? Radom, Lublin, Kielce. No to napiszecie Wolanów. Możecie napisać nie tylko jedną miejscowość. Jak chcecie, możecie napisać dwie,
albo nawet trzy miejscowości, które mieszczą się w tym puzzlu. Tak? Więc napiszecie Radom, Kielce, Lublin, Wolanów i jakieś inne miejscowości. No na przykład Kazimierz Dolny. Piękna, zabytkowa miejscowość. Mam nadzieję, że byliście kiedyś. Tak? No dobrze. Bardzo fajne ćwiczenie. Mi się podoba. Chętnie jako uczeń lubiłem robić takie ćwiczenia. Geografia, tak jak mówię, to bardzo fajna dziedzina. No proszę, też możecie sobie zrobić pauzę i zatrzymać. No chyba, że ktoś chce wyciąć, wydrukować, proszę bardzo. Wtedy też niech wyśle zdjęcie, że zrobił takie puzzle. Ale obowiązkowo wypiszecie miejscowości. Prawda? No dobrze. Przejdźmy dalej. Czyli trzeba popatrzeć, jak te puzzle wyglądają. Patrzcie, puzzle są z linii prostych. Tak? Bo tu mamy rzeki. Widzicie? Tu jest rzeka Wisła. Żebyście nie pomyśleli, że rzeka Wisła jest elementem tego puzzla. To nie. Ona nie jest. Prawda? Tu mamy drugą rzekę, Odrę. Ona też nie jest elementem, prawda, puzzla. Tylko jest umieszczona na mapie. Więc puzzle są za pomocą właśnie tych linii prostych. Na to należy zwrócić uwagę. I proszę bardzo, wypisz wszystkie zaznaczone w miasta w kolejności alfabetycznej. Czyli też trzeba sobie przypomnieć alfabet i pamięć. Prawda? I zaczynamy od miasta na literę A. Czy jest? No właśnie, nie widzę. Ja dokładnie się nie przyglądam, wy się przyjrzycie, tak? Ale później literka B. I proszę bardzo, widzę Bydgoszcz. Widzimy, moi drodzy? Bydgoszcz. I tak po kolei, ale również w tej kolejności alfabetycznej napiszcie miasta, które dodaliście sami. I tak jak powiedziałem, obowiązkowo w tym jednym puzzlu dopisujemy jedną miejscowość, ale jeśli ktoś chce, proszę bardzo, niech dopisze dwie, albo nawet trzy. No, Wolanów wiemy, gdzie jest, tak? Można zaznaczyć sobie nawet, w którym on jest mniej więcej miejsc, prawda? Na południowy, na bardziej południowy zachód od, bardziej na zachód w zasadzie, od Radomia. Delikatnie na zachód od Radomia. Odległości wiemy, około 12 km od granic miasta Radom. Ale na pewno na zachód od Radomia, tak? Popatrzcie, mamy kierunki zachód, mamy Radom, zachód w tym kierunku, wschód w tym kierunku, północ do góry i południe na dół. Podałem przykład Radomia. Czyli Wolanów będzie delikatnie na zachód. No dobrze. I to, moi drodzy, są te ćwiczenia, które powinniście zrobić. Jak tam, chłopcy? Dacie radę, na pewno. Nie musicie się bardzo spieszyć. Ładnie oddajecie pracę. Dziękuję za tę pracę. No i powoli życzę wam. A, Dzień Dziecka się zbliża, więc wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, dużo uśmiechu, spełnienia marzeń i dziękuję wam, waszym rodzicom. Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję niedługo do zobaczenia, a już na pewno po wakacjach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.